Oczywiście docenienie tego wszystkiego, co rolnicy robią, jest najważniejsze. Dzisiaj Zawichos to być może już troszkę inny rolnik, bo to sady, warzywa, owoce, troszkę mniej może typowego zboża, ale jeszcze trzeba pamiętać o tym i wspierać te wszystkie działania, które tworzą się na terenie wiejskim, i żebyśmy też pamiętali o tych obrzędach, o tym, co to w tym wszystkim jest najważniejsze. Tradycyjne święto plonów Zawichości już za nami. Były dożynkowe obrzędy, kolorowy korowód i prezentacje wieńców oraz bogaty program artystyczny. Wszystko po to, aby docenić rolników i podziękować za ich ciężką pracę każdego dnia. To jest pokłon w stronę rolników, zawichostów, w stronę sadowników. To jest święto, kiedy dziękujemy im za ich całoroczny trud i za ten wysiłek, który wkładają w to, żebyśmy mieli przez cały rok co jeść, ale święto plonów to także symbol dostatku, obfitości i symbol takiej tradycyjnej polskiej gościnności. Dzisiaj jest ten czas, kiedy z jednej strony dziękując rolnikom za ich całoroczny trud, także życzymy wszystkim ludziom, wszystkim mieszkańcom, wszystkim gościom, którzy się dzisiaj tutaj zgromadzili, żeby nigdy tego chleba, który jest symbolem wszelkiego dobra, na ich stołach nie brakowało. Rolę tegorocznych gospodarzy Święta Plonów w Zawichości otrzymali Barbara Sałata oraz Sławomir Kolasiński. Jak przyznała starościna dożynek, to szczególny i radosny czas dla rolników. Teraz jest bardzo duża pomoc. W wielu dziedzinach nie potrzeba już tyle rąk ludzkich, tylko wystarczą właśnie maszyny i praca ludzka jest zastępowana. Święto plonów w Zawichoście tradycyjnie rozpoczął dożynkowy korowód w asyście ludowych muzyków. Następnie w kościele odbyła się msza święta, po której barwny dożynkowy korowód przemaszerował na mały rynek, gdzie rozpoczęła się dalsza część obchodów. To właśnie tutaj zaprezentowano dożynkowe wieńce poszczególnych sołectw, przy których pracy było niemało. Wykorzystaliśmy w tym roku pszenicę, pszenżyto, żyto. Troszkę mieliśmy utrudnione zbiory, ponieważ jedno zboże mieliśmy w porę, powiedzmy, zebrane, potem przeszkadzały nam troszkę deszcza, ale myślę, że nie wyszedł najgorzej. Najważniejsze, że to mieszkańcy chcą robić. Staramy się jak możemy. Pomagają nam dzieci, pomagają nam starsi. Także co roku jesteśmy. Prace są trudne, ciężkie, bo długo nam zajmuje, dużo czasu musimy poświęcić na wicie wieńca. Przede wszystkim to zaczynamy od zebrania zboża we właściwym czasie, czyli w oktawie Bożego Ciała. Trzeba je wysuszyć, no a potem wić. Także tu jeszcze panowie mają swoją rolę, bo trzeba konstrukcję zrobić, a potem spotykamy się systematycznie, codziennie. Sołeckie zespoły. Tak, o 19. Jabłuszkiem, i pracujemy, i wijemy. Zmagania w konkursie na najpiękniejszy wieniec wygrał ten uwity przez mieszkańców Dziurowa. Zwycięski wieniec gminy Zawichos będzie reprezentował na powiatowym święcie plonów, które tym razem odbędzie się w Samborcu. W święcie plonów w Zawichoście udział wziął przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Huk, który również przyłączył się do podziękowań. Jak zwrócił uwagę, ten rok był bardzo ciężki i trudny dla rolników i sadowników. Rok był trudny dla rolników, no, ze względu na panującą suszę, prawda? No, życzyć na pewno byśmy chcieli dobrych urodzajów, nie? No, to jest podstawa. No i dobrych przychodów z gospodarstwa, bo ceny środków produkcji, nawozów znacznie rosną, no a dochody rolników jak gdyby pozostały na poprzednim stałym poziomie. Tradycyjne dożynki to również czas dobrej zabawy, którą zagwarantowali organizatorzy. Bogaty program artystyczny dopełniły koncerty zespołu Milano i Zbója. Katarzyna Kaszluga, STV Info.